wyzwanie dla naszych widzów. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie nam 2000 łapek, to w następnym odcinku specjalnie dla was zrobimy kociołek! Zupek chińskich z Biedronki. Mamy już kupiony prawdziwy kociołek myśliwski i sprawdzimy specjalnie dla was, jak smakuje z tego kociołka danie zrobione przez nas. A, tutaj jesteście, się chowacie, lidlaki jedne. Mam was. Cześć wszystkim moi drodzy, ja nazywam się Mr. Krycha i witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. A jest dzisiaj z nami... Siema, Kuba. Kubę kojarzycie m.in. z odcinków testów śniadań w KFC oraz testu najdroższej pizzy w Polsce. Dokładnie. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie cheeseburgery z Lidla oraz Biedronki. I ocenimy, który z tych marketów ma lepsze. Tak. I teraz specjalnie dla was Kuba na rozpoczęcie tego odcinka przygotował suchar! Jak się nazywa niechciana ciąża? Tak. Kinder niespodzianka. Dla niektórych teraz w tych czasach. Wiesz co? Wyszłem jak ten cheeseburger z mikrofalówki. Zdobycz z Lidla cheeseburger z ketchupem za 5,79 zł za dwie porcje. No i właśnie lecimy teraz szybko do Biedronki i tam za chwilę sprawdzimy, ile to kosztuje. Podjeżdżamy teraz z Kubą do Biedronki. Bez domki. Ty, ale ja nie mam chorej córki. A kto powiedział, że chcesz kolejne warzywo do domu, ty? Nie, nie, to może zejdźmy z tych tematów. No to znowu widzimy się w lodówce, nie? Świeżaki, nie? Dobra, mamy was świeżaki. Mamy już nasze łupy z Lidla i Biedronki. Zapłaciliśmy za nie dokładnie tyle samo, czyli 11,58 zł. I za chwilę odbędzie się pojedynek niemieckiej precyzji i polskiej taniej siły roboczej. Jak myślicie, kto tym razem wygra? Oglądajcie i przekonajcie się. A teraz przenosimy się do naszego studia, w którym zazwyczaj testujemy nasze produkty. Dokładnie. Więc przechodźmy może do oceny. Tak prezentują się nasze cheeseburgery od strony marketingowej, nie mylić z marketową, jak to się już co niektórym zdarzało. Na opakowaniu znajdziemy gustowną propozycję podania oraz informację, że w środku znajduje się 2 razy ketchup oraz produkt nie zawiera glutaminianu monosodowego oraz substancji konserwujących, co za chwilę sprawdzimy w składzie. Na pierwszy rzut idzie cheeseburger drobiowy. Tutaj możecie sobie zobaczyć jego skład. Proszę bardzo, dla zainteresowanych jest również gramatura oraz wartość odżywcza produktu. Również krótki rzut na skład drugiego z cheeseburgerów wieprzowego. Tak samo wartość odżywcza produktu, masa netto oraz składniki, które są użyte do wyprodukowania tego cheeseburgera. Tak prezentują się od strony marketingowej nasze cheeseburgery z Lidla. Producent zamieścił tutaj informację, iż w składzie brak jest m.in. konserwantów, glutaminianu monosodowego oraz sztucznych barwników. Jest również informacja o tym, iż jest to porcja dla 2 osób, a w środku znajdują się również 2 ketchupy. Sprawdźmy może jeszcze skład. Tutaj dla ciekawskich mamy skład naszego cheeseburgera wieprzowego. Proszę zobaczyć. Poniżej jest również informacja o wartości odżywczej produktu oraz iż jest to produkt wyprodukowany w Niemczech. Podobnie jest również z naszym cheeseburgerem drobiowym z Lidla. Proszę bardzo, tutaj jest skład. A poniżej znajdziemy również wartość odżywczą, jak i informację o tym, że jest wyprodukowana w Niemczech. Przechodzimy teraz do umieszczenia naszych cheeseburgerów z Biedronki w mikrofalówce. Po lewej stronie znajduje się cheeseburger wieprzowy, a po prawej mamy nasz cheeseburger drobiowy. Przechodzimy teraz do oceny cheeseburgera drobiowego z Biedronki. No tutaj widać troszeczkę mielonki. Takiej drobiowej, no ale nie jest źle, aż myślałem, że będzie gorzej. Kuba, zdrowie, zdrowie wasze w żołądki nasze, dajemy.
Myślałem, że będzie gorsze. No czuć tam ten posmak drobiu. Jest to trochę takie trochę rozdrobnione, rozmielone. Jest, ale zobacz, z serem i z tym keczupem da się to zjeść. No da się. Da się zjeść, nie jest złe. Pomidorka, coś tam, sałatę, no? Sałatę, no to sądzę, no? Że by było... Byłoby okej. Prażoną cebulkę, no i... Byłoby okej, okay. Tym bardziej, że cena jest około 2 zł za jednego. Da się to zjeść, jakoś to smakowało. Ja myślałem, że zginę, a jakoś żyję i jeszcze... Zjadłem całego, jest spoko, nie? Przechodzimy teraz do testu cheeseburgera wieprzowego z Biedronki. Otwieram keczup, jeżeli chcesz. Ja pokażę może widzom. Możecie zobaczyć, jak się prezentuje. Też to jest taka mielonka. Wszystko też jest takie rozdrobnione. Chcę to poczuć w swoim żołądku, nie? Chcę to poczuć w moich ustach. Uwaga. Poczułeś kiedyś indziej. Gdzie indziej to poczułeś? Co? Powiem ci tak. Ale tego się po prostu nie da zjeść, moim zdaniem. Stary, widziałeś, co to było? No dobrze, no ja sorry, że to wyplułem, no ale no... Nie, no to... Nie chcę się męczyć, żeby to pogryźć. Ja nie wiem, potrafili zrobić drobią... Ogólnie jest to zmielone, nie? Ale... Bo wszędzie widać te takie właśnie chrząstki. No niestety nie przeszedł naszego testu. Nie, no to po prostu... Nie wypowiadamy się. Chcecie, to kupcie, przekonajcie się i sprawdzicie, czy mówimy rację. Teraz do mikrofalówki leci nasz cheeseburger wieprzowy z Lidla oraz cheeseburger drobiowy. I zobaczymy, czy produkt niemiecki będzie lepszy jakościowo od polskiego. Testujemy niemiecką precyzję z Lidla. Burger, cheeseburger drobiowy. Ja widzę, też pokażę, jak on wygląda. To chciałby sobie popatrzeć, niech sobie popatrzy, jak struktura mięsa wygląda. Skład ten sam. Gramatura ta sama, cena ta sama. Też są te chrząstki, nie? Też jest ta mielonka. No ale to jest chyba już we wszystkich. Nie, ale szczerze. Dobre czy niedobre? Gniecie? To znaczy, da się to zjeść czy nie? Da się. Ale... No da się to zjeść. No nie jest to jakieś wszystko takie... To jest na takiej zasadzie. I jak chcesz iść do pracy, zostało ci to do... Pani Gosia zrobiłaby gut-gut czy nie? Nie. Nie zrobiłaby pani Gosia gut-gut? Nie. Ja pierdziele. Przechodzimy teraz do testu cheeseburgera wieprzowego z Lidla. Ja pokażę może widzom, jak to wygląda. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. No ser się ciągnie, wszystko jest ok, bułka jest mięciutka. Tak więc to wygląda całkiem spoko. Cheeseburger wieprzowy z Lidla. Pokaż mi swoją moc! To muszę wam powiedzieć, że jest to mięsko soczyste. Aż ten taki, wypływa taki soczek z niego. Tak, pierwsza rzecz, na pierwszy rzut oka. Mhm. Wypływa jeszcze tłuszcz. No. Spoko. Ser jest ciągnący się. To wygrywa, jeżeli chodzi o wieprzowinę. Czyli Lidl wygrywa nad Biedronką. No, wieprzowina, jeżeli chodzi. A jeżeli chodzi o kurczaka, to Biedronka. No. Robimy nasze podsumowanie. Uwaga, nasze zdanie jest opinią taką subiektywną, nie jest ona obiektywna. Tylko nasza opinia. Jeżeli chcecie burgera wieprzowego, to do Lidla. Jeżeli chcecie burgera drobiowego, do Biedronki. Czyli co, mamy remis? To jest remis. Jest remis. No nie, nie. No. Dla mnie wygrał Lidl z tego powodu, że jest lepszy ketchup. Lepszy ketchup zadecydował o tym, że... Nie wiem, co jem, to jest raz. Nie wiem, dlaczego to jem. No. Ale jeżeli chodzi o... powiedzmy smaki, to jest remis. Jest remis. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy uprzejmie, że byliście z nami. Zapraszamy serdecznie na grupę Bojownicy Krychy! Zapraszamy do zasubskrybowania po więcej testów, jeżeli i chcecie. Oczywiście taki tam jest taki dzyń, zadzwońcie nam. To co, to teraz leci od nas wielka kociołkowa. Kocioł leci. Leci łapa do was, dzięki, że byliście. Idziemy do was.